Polska ma ten sam problem, że po pierwsze jest dużo różnych mediów, znaczy jeśli Rzeczpospolita ma barierę płatną, no to ludzie mogą przeczytać nie dokładnie, ale prawie te same wiadomości wyborczej, mnóstwo innych miejsc jest, gdzie to można zapłacić, a jak chcą takie bardziej szerokie, światowe rzeczy. Większość ludzi, którzy się interesuje danym tematem, czytają po angielsku. I to mogą znaleźć 1000 różnych miejsc na świecie, gdzie są głębsze i lepsze analizy po angielsku napisane. Znaczy ja, nieanglojęzyczne, niespecjalistyczne media będą miały ogromne trudności. To zna pan może jakąś prostą receptę na wyjście z tego kryzysu? Jakbym znał, to bym nie był dziennikarzem, tylko bym bardzo bogatym właścicielem mediów, a nie znam, a nikt naprawdę nie znał.